Nagrywa się. Nagrywa się. No i kochani, witam w moim filmiku. Teraz już się nagrywa. Nagrywa się. No i kochani, witam w moim filmiku. Czemu znowu mi kradniesz filmik? Bo jestem współprowadzącym. Jesteś perfidnym złodziejem. Że tylko w tym występuję, to mówię, że to jest mój, żeby się zdobędło. Dzień dobry, dzisiaj świątecznie. Tak. Dam ci trochę więcej kadrów, jak zawsze. Chociaż ja już siedzę, a możesz tam masz taką wajchę? Możesz zjechać niżej? Ale ja mam pawski. Nie chwycę niestety, ty musisz za mnie. A! Teraz jesteśmy na poziomie, na moim poziomie jesteś. Boże, ale miga ten ekran. Witam was w takim migającym ekranie po raz kolejny. Jesteśmy znowu w Akai i dzisiaj będzie odcinek świąteczny, proszę państwa. Specjalnie. Dzisiaj będzie świątecznie i ja się nad świątecznie ubrałem. Mam Ja taką też. koszulkę. Mam czerwoną. Po prostu masz czerwoną koszulkę, to nie zmienia fakt, to jest Spider-Man number. No dobrze, to nie widać. Znaczy to jest ogólnie w sumie mało świątecznie, nie mamy tu nic, nie, jakieś choinki, masz jakieś lampki, nie mam. Tam jest. Ale to nie świeci, poczekaj. O. Trochę nie te święta. A teraz jestem wyższy od ciebie. Dobrze, bo dzisiaj święta się zbliżają. Świąteczny odcinek. Ambera już pewnie nie będzie w domu, jak będzie wrzucał ten filmik. Dzisiaj pierwszy raz nie mam telefonu przy sobie, to znaczy nie będzie tematów. Będą tematy. Amber, czemu siedzisz bokiem? Patrz się w kamerę do ludzi. Patrzę. Jak ty patrzysz się gdzieś tam. Amber, mam do ciebie pytanie za 100 punktów. Kto u ciebie przywozi prezenty pod choinkę? Generalnie u mnie w domu nigdy nie dawało się prezenta pod choinkę wyłącznie na Mikołaja, czyli 6 grudnia, czyli już byłyby wręczone, ale generalnie w Małopolsce jest tradycja, że prezenty przynosi aniołek. Święty Mikołaj przynosi prezenty 6 grudnia. Dziwna ta wasza podłoga. Nie daje oparcia. A aniołek przynosi prezenty w Wigilię. I wtedy się podobno wypraszało dzieci do innego pokoju, potem się dzwoniło dzwoneczkiem. Won! Won Tak. do pokoju, bo jak nie. Jak siedź tam, zamknij te drzwi, bo teraz będzie przychodził anioł, żebyś nie Tak. zobaczył przez Przylatuje przypadek. aniołek, dzwoni się dzwoneczkiem, aha, aniołek zostawił prezenty pod Tylko choinką. starzy mogą zobaczyć aniołka. Ty Tak, siedź w dokładnie. domu, w nie wychylaj kulfona, konusie jeden. Więc tak, no u mnie po prostu jest Co to w aniołek. ogóle za teoria? Ja się pytam, bo ostatnio się dowiedzieliśmy a propos takich świątecznych tematów od koleżanki, która nas odwiedziła, że w Czechach prezenty przynosi Jezusek. Też tak słyszałem. Nie mam pojęcia, jakim sposobem to się łączy ze sobą. W sensie, jak Jezus, ten, który później został ukrzyżowany, przynosi prezenty dzieciom pod choinkę, ale w Czechach tak mówią. Mnie to dziwi, jak oni sobie to wyobrażają, skoro niemowlak w ogóle jest totalnie zależny od ludzi dorosłych i nawet nie potrafi nic chwycić. No, Co rodzi się dopiero. razem z paczką prezentów. Ja już wiem, dlaczego go ukrzyżowali. Bo Czemu? ktoś dostał beznadziejny prezent. Cała ta historia też dążyła do tego, że dzieci później, będąc już na religii, dowiadując się, że Jezus został ukrzyżowany, bardzo często wpadają w lament i płacz, że jak Jak to tak? nie rozpacz, jak to nie będzie prezentów na święta. Kto je przyniesie? I teoria była taka, że przynajmniej tak tłumaczyli tej koleżance Czesi, że to jest super dziecko, które nigdy nie rośnie i ono cały czas wozi prezenty ze Tak, sobą. ja to mówiłem, że to jest taki syndrom Piotrusia Pana, nie? Że nigdy nie Co to w dorasta. ogóle jest za jakaś psychologiczna teoria na temat Czyli przenoszenia? są dwa Jezuski. Jeden, który dorósł i umarł na krzyżu, i drugi, który nigdy nie dorasta. W sumie jest to logiczne, bo Bóg występuje w trzech różnych osobach, a to jest jedna osoba. Dla mnie w ogóle to jest abstrakcją. Chociaż jak ja się ostatnio dowiedziałem, że w Polsce prezenty Może Jezus podróżuje przez multiversum i dlatego. ze Spider-Manem razem i z tobą No, po prostu w tej akurat koszulce, tam po właśnie. prostu lata Jutro razem. będzie premiera Spidermana, w sensie nagrywamy to w czwartek. Jutro jest piątek, więc polecamy. Na pewno dużo Ale osób to co, pójdzie. były? Że już polecasz? Na pewno dużo osób pójdzie i jest dobry, bo. Ponoć. A wracając do tematów, to ja w ogóle jak się dowiedziałem, że A Wojcik to przynosi? Czy tam Łódzkim? Kononowicz. Nie było niczego. Nie to A w Wojewódzkim. Warszawie przynosi nam Tadeusz Drozda. Pora umierać. A w Wielkopolsce przynosi Gwiazdor. No tak, to prawda. Co za Gwiazdor? Skąd ten Gwiazdor się wziął? Co to jest, Michał Wiśniewski przyjeździ chodzi z workiem? Nie. Czy Maryla Rodowicz, albo ta od. Znacie to? Every weekend. Mandaryna. Mandar, no właśnie. Every night. Haba! To do góry! Haba!
Gwiazdor. No pewnie to jest taki odpowiednik regionalny Mikołaja, tak? W sensie, że Gwiazdor, bo może, nie wiem, ma jakiś restaurant. Na Śląsku chyba przynosi ta gwiazdka. Jezu, idziemy w ogóle jakieś okropne kierunki, jakby jak za, nie łączy mi się to w ogóle kompletnie. Jakby ja już wolę tego... No to są tradycje regionalne, ja już bardzo wolę ładne. Tego czerwonego grubasa z reklami Coca-Coli, który przychodzi, wciska się ludziom w nocy do mieszkania przez komin, uwalony sadzą, nanosi tego pierdolonego brudu z tego komina do domu, zjada dzieciom mleko i ciastka i zostawia prezenty, które często im się nie podoba. Ciekawe, czy ten Mikołaj dostaje raka moszny. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to później może jakiś artykuł znajdę i to wkleję. Dobrze, a Amber, teraz powiedz mi, na jakie danie najbardziej czekasz w trakcie tegorocznych świąt? Bardzo lubię takie tematy, kochani. Ja w ogóle lubię jeść, mimo że pewnie tego nie widać. I generalnie wiem, że w Polsce występuje na przykład mega duża walka między na przykład zupą grzybową i barszczem czerwonym. Barszcz czerwony, barszcz. Ale czerwony. U mnie nie ma ani jednego, ani drugiego. U ciebie jest zalewajka. Nie, zalewajka jest łódzkiem, byliśmy w Łodzi i była przepyszna. Czekaj, zgadnę, co jest u ciebie. Rosół. Nie, coś to nie jest za niewidzi. Musi być postne danie, rosół się zupa z karpia. Nie. Zupa z grzybów. U mnie jest, kochani, coś takiego a la barszcz biały, z czego ten barszcz biały robi się z zakwasu z owsa. Babcia ma taki duży garnek z tym zakwasem. No trochę tak jak żurek się robi, tak? Tylko to jest barszcz biały, inny trochę niż żurek. Bez kiełbas. Tak, nie ma tam w ogóle żadnego mięsa. Jedynym dodatkiem są ziemniaczki gotowane i tam jest polane takim palonym masełkiem, omastą. I to jest całe danie i jest to po prostu przepyszne. Dla mnie to jest rozkosz podniebienna. Nigdy w życiu czegoś takiego nie tak, jadłem. No nie dziwię się, ale barszcz biały jest popularny. Może nie też bardzo wśród całych, całych województw, tych południowych, ale południowy wschód wydaje mi się, że jest dość często spotykany. Usiądę sobie trochę bliżej, bo zauważam, że jak siedzę bliżej, to trochę mniej mryga. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że im bliżej się mnie zbliżasz, tym bardziej słyszę taki szum. Wytraczek. I to jest takie jakby jakiś duch się do mnie zbliżał. Masz zawsze 12? Czy to jest na zasadzie tak jak w każdej polskiej, że jest 12 dań? Nie. Śledź w śmietanie, śledź w cebuli, śmleć w czymś. U mnie w ogóle się śledzi nie je na święta. U mnie są tylko raz, dwa, z 5 dań maksymalnie. No ale ma być 12 dań. Tak, taka jest tradycja, ale nie ma. To bez sensu. A macie dodatkowy talerzyk? Nie. Do tego, co się zbłąka? Też o! Nie. O, jak przyjdzie to... Nie masz, to jest hipokryzja i tak nikt by nie wpuścił obcego. Jak ktoś przyjdzie do nich do domu, to mówię, idź do sąsiada. U mnie jest dokładnie podobnie, w sensie jest ten talerzyk, ale myślę, że jakby ktoś przyszedł, to raczej by poszedł dalej. Oczywiście, mówię, że to jest hipokryzja. A jedzeniowych spraw, to ja barszcz czerwony. Barszcz czerwony z uszkami, a potem jak się uszka kończą i zazwyczaj zawsze zostaje tego barszczu więcej niż tych uszek, to wrzucamy pierogi. No też dobre połączenie. No także to najbardziej czekam. Kiedyś jeszcze miałem coś takiego, że były pieczarki w cieście. O! To też są bardzo, to też jest super sprawa, jeżeli chodzi o żarcie. Ciebie bardzo popularne w Polsce też są grzyby w cieście, na przykład w sensie w takiej panierce smażone, na przykład prawdziwki. Parę razy przynajmniej. No to u mnie były pieczarki akurat, więc... No nie wiem, to są tanie dla biedaków. Grzyby z gówna. Dzięki, Amberku! Bogaty człowieku! No ja lubię takie grzybki, ale prawdziwe, leśne. Dla biedaków. Świąteczny klimat, jest dla biedaków. No, pierogi są ja mam jedzenie pustą. Dla biedaków. A z tego ciasta to zostanie robimy bigos! Takie małe bigos! Ja chcę bigos. Z tego ciasta to zostanie robimy takie małe pierożki z marmoladą. To mi się no tak jest kompot suszu, którego nienawidzę, bo jestem śliwka wędzona. O Boże, bigos na potęgę bigos. Bigos nie jest potrawą wigilijną. Nie mam odcinek bardzo jedzeń. Ale to na drugi dzień świąt tak. Zawsze jest bigos. Na święta tak. Uwielbiam bigos. Może zabiłbym za bigos. Swoich bigosów przywiozę do domu, będę jadł na streamach. Sałatka, zawsze sałatka ta. Jarzynowa, warzywna jest u ciebie. I teraz ważne pytanie, czy jest z kukurydzą, czy nie. Z groszkiem? Z niczym. Masz pusty talerz? Co jak ani tego, ani tego nie ma. U mnie w sałatce warzywnej jest cebula, jabłko, ogórek, chyba jajko, majonez, musztarda. W każdej regionie Polski może być troszkę inna sałatka, w każdym razie podstawa jest taka sama. Ja nie lubię tej sałatki. Przejada mi się zawsze, chociaż ostatnio już bardzo dawno nie jadłem, ale zawsze jak mieszkałem jeszcze w domu, to zawsze jak były imieniny, czyli średnio nie wiem, co miesiąc, dwa, to zawsze była ta przeklęta sałatka. Jak wy macie jakieś ciekawe danie, które u was jest tylko znane w regionie, to możecie opisać w komentarzu, bo w sumie tak jak Amber powiedział, on jest bardzo ciekawy różnego typu dań, potraw. Wiem, że są często pisaliście na przykład na streamach, że są kluski z makiem.
Ja bym to bardzo chętnie spróbował, bo bardzo nigdy uwielbiam mak. Pierwszy raz słyszę. To jest na pewno coś ala deser. Tak jak na przykład na północnym wschodzie jest to kutia, czyli to są takie bakalie właśnie z makiem i chyba nie wiem, czy tam jest makaron, czy nie. W każdym razie to jest też właśnie takie mocno kaloryczne orzechowe. Wiesz co, jestem zszokowany, Amber. Wiesz? Czemu? Bo to jest pierwsze nagranie AK, w którym nie biega kot za nami. Aż wam nagram, co robi. Teraz będziecie zobaczyć, jak się YouTube robi na żywo. Nie, to muszę tak pierw przybliżyć, o, żebyście widzieli. O, pę. I tak patrzy na nas cały czas. Wypije jednym okiem? Jedno, dokładnie. Wygląda jak Hitler, jak mu się tak zapadła, trochę taką miał taką tą zaczeskę, co nie czarną. Powiedz mu coś. Pixel, czy on umarł? Pixel. Ocenia, patrzy tym przeżywającym oczkiem. Tak, zostaliśmy ocenieni przez kota. Kiedyś u ciebie rozbiegł. Odnośnie jeszcze jedzenia bym chciał, żebyście pisali właśnie, co jest bardzo popularne. Czy jecie karpia? U mnie w domu robi się karpia w sumie tylko dla jednej osoby. Reszta je dorsza, ponieważ jest to ryba, no, czyli tak, jest smaczniejsza. To i tak, że u was się robi karpia, u mnie to już karpia nie było od... Nie, no jest, jeżeli jest dobry hatowi, to nie jest takim mulistym i bardzo przeszkadza to, że ma bardzo dużo ości. Jest u mnie ryba, ale nie mam pojęcia, jaka to jest. Panga, albo mintaj. Nie mam pojęcia, może mintaj, nie wiem, naprawdę, no. Nie mam pojęcia, zawsze. Pamiętam też, że mój tata robi bardzo, ale to bardzo smaczny schab pieczony. Nienawidzę tego ze śliwką w środku, to jest w ogóle tragedia, ta śliwka w środku wędzona, nie wiem po co. Nikt tego nie je, ale ten schab bez śliwki zajebisty. U mnie zawsze na Wigilię, ja mam ten zaszczyt przygotowywania ryby. O, to ty gotujesz w domu. Smażę, no. O. Się, no, na Wigilię. To jesteś już level wyżej niż ja, bo ja na przykład w ogóle nic nie robię. Ja jestem jedyną... No, generalnie wiecie, trzeba wycisnąć te ryby, przyprawić, opanierować. No i potem na patelnię z reguły ktoś inny pilnuje tych ryb, tak żeby się nie zjarały. No ale cały cykl przygotowawczy zależy ode mnie. Ja w tamtym roku pakowałem prezenty. U mnie takie... zawsze musicie udawać, ojej, co tym razem dostałem. O, czy to kolejne piwo? Albo nie, albo kolejny zestaw dezodorantów. No dlatego ja się cieszę, że u mnie w ogóle się daje prezentów. To jest kolejny zestaw dezodorantów, albo kolejny zestaw piw. Ja generalnie bardzo nie lubię prezentów. Ja lubię najbardziej dostawać gacie. Mało świąteczne. Tak to lubi. Dobrze, z racji tego, że to świąteczny odcinek, najprawdopodobniej jeszcze przed Sylwestrami się usłyszymy, ale znaczy przedświąteczny, bo pewnie za chwilę się będziecie zbierać i będziecie jechać do domów, czy już jesteście i właśnie coś tam pichcicie, no to teraz musi tak być doniosło, co nie, że teraz ważne. W tamtym roku pamiętam, że zapomniałem i w tym roku stwierdziłem, że ja chcę przed świętami wypuścić filmik i złożyć wam życzenia. Więc Amberku, zacznij. No przede wszystkim chciałbym wam życzyć świąt w gronie, w którym chcecie je spędzać. Z kotem. No na przykład z kotem. No przede wszystkim, żeby były zdrowe w pandemii, żebyście nie zapali omikrona. Szczęścia, odpoczynku przede wszystkim od codziennych obowiązków, czy to szkoły, czy to pracy. Żebyście naładowali baterie przed kolejnym nowym rokiem, żebyście postawili sobie wyzwania, które będziecie mogli realizować, chociaż pewnie po 2 tygodniach się skończy. Nowy rok, no zawsze, nowa tak, ja. Zawsze tak się zostanie. Ja też tak mam. Nowy rok, nowy kicek, tak. I zawsze jest stary. No dokładnie. No i nie wiem, żebyście spełniali własne marzenia. Tyle ode mnie. A ode mnie nawzajem. Tak po polsku. Nienawidzę. No, to spokojnych, wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a przed cyrkiem to pewnie się jeszcze zobaczymy. Także będę wtedy wam składał życzenia na nowy rok i Amber pewnie też. Przesyłam buziaczki. To papatki. Do zobaczyska.